porównajcie to z sytuacją, kiedy jest założony podlicznik, który filtruje zakłócenia, które negatywnie wpływają na pracę licznika zakładu energetycznego. Legalny sposób na zaoszczędzenie 30% energii elektrycznej. Legalny, czyli taki, który możecie założyć i na pewno nie łamiecie w żaden sposób prawa. Zrobił to na podstawie tego mojego filmu, który umieściłem na YouTubie rok temu. Energia, którą dostajemy, nie jest idealną sinusoidą. Ona posiada bardzo dużo zakłóceń, to się nazywa harmoniczne. Liczniki elektroniczne zliczają wszystko jak leci. Posłuchajcie proszę, co widz ma do powiedzenia. Dzień dobry. Na podstawie pana filmu został złożony podlicznik prądu. Podczas analizy zużycia na statystykach licznika widoczne było nadmierne zużycie w godzinach nocnych. Po zamontowaniu przelicznika widać wyraźnie, że w tych godzinach zużycie spadło od 1/10 do 0,2 kWh